czwartek, 9 września, podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego podpisano umowę o współpracy między Politechniką Świętokrzyską i Polską Grupą Zbrojeniową. Podpisana właśnie umowa dotyczy wspólnej realizacji prac B+R, programów stażowych, udostępniania stanowisk badawczych i innych działań potrzebnych do stworzenia stabilnej platformy współpracy. Celem współpracy ma być realizacja wspólnych projektów badawczych, wdrażanie istniejących i przebadanych rozwiązań do produktów wytwarzanych w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważna rzecz, że Świętokrzyska Uczelnia, największa uczelnia techniczna, współpracuje z wielką korporacją w obszarze przemysłu obronnego. Już dotychczasowe doświadczenia Politechniki i pana rektora, pana profesora Koruby są bardzo dobrą rękojmią tego, aby tą współpracę zacieśniać. Niezwykle cieszę się, że zainicjowałem te rozmowy kilka tygodni temu i dzisiaj w czasie targów ta umowa została podpisana. Ku wzajemnemu pożytkowi, zarówno tej największej świętokrzyskiej uczelni technicznej, jak i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. A ponieważ nie da się odłączyć nauki od produkcji finalnej, to podpisana umowa dobrze rokuje. To bardzo ważne, aby studenci już na etapie swoich studiów, nauki wiedzieli, czego oczekuje od nich w przyszłości taki pracodawca, jakim są zakłady, chociażby MESCO czy Fabryka Broni w Radomiu. Polska Grupa Zbrojeniowa liczy na potencjał pracowników naukowych, inżynierów i projektantów. Chce produkować sprzęt oparty na najnowszych technologiach na światowym poziomie dla potrzeb polskiej armii.